Szymon Kopeć, witam w programie Gość Dnia, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Andrzej Sączek, kandydat na prezydenta miasta Rybnika. Dzień dobry. Witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że na początku warto powiedzieć o wczorajszej debacie kandydatów na prezydenta miasta, ponieważ również wziął Pan w niej udział. Jakie ważne tematy zostały poruszone? Na wstępie chciałbym podziękować organizatorom debaty telewizji TVT, portalowi Rybnik.com i nowiny.pl, redaktorom, którzy zadawali pytania, i panu prowadzącemu. Bardzo sprawna organizacja, bardzo dobrze przeprowadzona debata, z której jestem zadowolony. Tematy, które były poruszone, oscylowały tym razem wokół bezpieczeństwa, promocji miasta, kultury. To były te główne tematy, które zostały poruszone. No i potem pytania, no to już pytania kandydatów zadawane sami do siebie i też pytania mieszkańców zebrane przez redaktorów zadających pytania. Pytania widzów telewizji czy czytelników portalu jednego czy też drugiego. Jak oceniłby Pan postawę kontrkandydatów? Czy pomimo różnicy poglądów uważa Pan, że przedstawili jakieś ciekawe pomysły? No znaczy, jestem tutaj mało obiektywnym i będę pewnie stronniczy. Mieszkańcy ocenią, a przede wszystkim dokonają oceny 7 kwietnia, do czego zachęcam do udziału w wyborach. Natomiast było kilka smaczków. Były też zachowania, pojawiły się zachowania nieadekwatne. Też jednego z kandydatów w kierunku mojej osoby. Natomiast generalnie dosyć spokojnie, rzeczowo i merytorycznie przebiegała debata, więc myślę, że każdy z kandydatów może być zadowolony. Ja jestem bardzo zadowolony z przebiegu tej debaty i z tego, co udało mi się zaprezentować i przedstawić przede wszystkim mieszkańcom Rybnika, bo to jest najważniejsze, to mieszkańcy decydują i to ta oferta, którą ja przedstawiam, to jest adresowane dla naszych mieszkańców po to, żeby stworzyć Rybnik dobry do życia. Jeżeli chodzi o edukację, to poruszony został temat studentów, ponieważ tych studentów w Rybniku jest niewielu. Jakie jest Pana zdanie, jaki jest pomysł na to, żeby no, tę edukację tutaj rozbudować, no i całą oświatę tak naprawdę? To jest temat, który się przewija w mojej całej kampanii. Jest to element mojego programu. To jest reaktywacja ośrodka akademickiego, takiego na miarę naszego subregionu, może nie na miarę wielkiego miasta akademickiego, jakim jest Kraków, Wrocław czy chociażby Gliwice, ale na miarę naszego subregionu. Rybnik na to zasługuje. Mamy doskonałą lokalizację, kampus, były tutaj uczelnie, mamy w tym zakresie doświadczenie, więc należy z tego skorzystać i zrobić wszystko, żeby te uczelnie do nas wróciły. Wiem, jak się to robi. W swojej karierze zawodowej, pracy zawodowej koordynowałem program doktoratów wdrożeniowych, gdzie udało się osiągnąć 75% skuteczność realizacji tych doktoratów, co jest naprawdę dużym osiągnięciem. Też projektowałem studia na Uniwersytecie Ekonomicznym, menadżer branży górniczej przed pandemią, a później w ostatnich czasach udało się uruchomić właśnie w Rybniku, właśnie na kampusie, menadżera produkcji studia podyplomowe, których też jestem współautorem wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym i z Głównym Instytutem Górnictwa. Co jeżeli chodzi o kulturę? Czy uważa Pan, że Rybnik ma troszeczkę niewykorzystany potencjał? Bo pojawił się też temat stadionu. Tak naprawdę na takim obiekcie można różne wydarzenia kulturalne organizować, a póki co no, niekoniecznie się to dzieje. To też wiemy. Też wiemy, że na stadionie te koncerty się odbywały, więc ja nie widzę powodu, żeby do tego nie wrócić. Można to robić zasobem własnym, organizować to jako miasto, ale można organizować to jako wydarzenia komercyjne, organizowane przez do tego powołane jednostki, firmy eventowe, które doskonale taki koncert zorganizują. Koncerty gwiazd oczywiście wielkiego formatu, za którymi będą podążały
tłumy, bo o to chodzi, żeby te tłumy do Rybnika przyciągnąć. Z jednej strony kultura, z drugiej strony wtedy uzyskujemy promocję, a korzysta na tym miasto, korzysta na tym biznes, nasi lokalni restauratorzy, hotelarze i wszyscy przedsiębiorcy, którzy wokół tych eventów swoją działalność będą prowadzić. Co jeżeli chodzi o miejskie ośrodki kultury lub Teatr Ziemi Rybnickiej, czy na ten moment są to miejsca, które dobrze prosperują, czy coś jednak by pan zmienił? Te miejsca funkcjonują dosyć dobrze. Mamy domy kultury, każdy ma jakąś swoją własną specyfikę. Mamy Teatr Ziemi Rybnickiej. Ja bym się przyjrzał repertuarowi, być może dał większą, jeszcze większą swobodę tworzenia repertuaru dyrekcji teatru. I myślę, że ściągałbym coraz to nowe gwiazdy do Rybnika. I sam teatr, uważam, funkcjonuje nie najgorzej. Tu większych zastrzeżeń bym nie miał. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? My mamy w Rybniku wiele ciekawych inicjatyw. Naprawdę mamy dużo chórów. To jest oprócz tych chórów profesjonalnych, mamy dużo chórów takich, powiedzmy, amatorskich, półamatorskich przy parafiach. I też tutaj ta kultura lokalna mogłaby być propagowana właśnie za ich pośrednictwem. Oni oczywiście mogą uświetniać różnego rodzaju wydarzenia religijne, ale te chóry doskonale też śpiewają, co też mi się sprawdziło z mojego doświadczenia, wiem, na różnego rodzaju wydarzeniach okolicznościowych, jubileuszowych, czy wydarzeniach patriotycznych, jak chociażby jakieś biesiady patriotyczne z okazji 11 listopada, 3 maja. Także naprawdę można z tego skorzystać i te chóry mogą uświetnić wiele wydarzeń. I to może być taka nasza też wizytówka, bo tak jak już powiedziałem, tych chórów naprawdę jest dużo i należy o nie zadbać. Jeżeli jest taka potrzeba, no zastanowić się, w jaki sposób można ich wesprzeć. Na pewno to nie są ogromne koszty i na pewno te chóry nie oczekują ogromnych pieniędzy. Takiej trochę atencji i zainteresowania się nimi na pewno by się przydało. No, często mniejsze chóry w kościołach też no, nie pobierają tak naprawdę opłaty za swoje występy. Dokładnie, a być może chociażby na doskonalenie swojego warsztatu, na zaproszenie jakiegoś profesora znamienitego, który poprowadziłby zajęcia z chórzystami. Warto byłoby takie zajęcia sfinansować, może zachęcić też młodzież do udziału w takich zajęciach. To wszystko jest do skonstruowania, do zaprojektowania i taki model też rozwoju kultury, począwszy od dzieci, można byłoby zacząć. I oczywiście jakakolwiek inna forma kultury, to tutaj mówimy o śpiewie choralnym, można mówić o śpiewie i grze na instrumentach, można mówić o tańcu, można mówić o różnych innych formach kultury, rzeźbiarstwo, malarstwo, więc myślę, że tutaj od dzieci należy zacząć i oczywiście dać też przestrzeń dorosłym i też seniorom, bo seniorzy też mają swoje pasje, też czasami my nawet nie zdajemy sobie sprawy, z jakimi talentami ludzi mamy i należałoby im umożliwić. Z jednej strony dzielić się swoją pasją, swoimi talentami, z drugiej strony, jeżeli to są na przykład seniorzy, żeby mogli też uczyć i rozwijać, pomagać rozwijać młodzież, młode pokolenie. I to na pewno będzie z korzyścią dla wszystkich i znów to nie wymaga jakichś dużych nakładów. Odpowiednia lokalizacja, miejsce, a miejsca też są, bo znów, jeżeli mówimy o kulturze, to w wielu dzielnicach są różnego rodzaju obiekty, budynki opuszczone po starych szkołach, po starych przedszkolach, które można zrewitalizować i przekazać właśnie na taką działalność. Lokalnym stowarzyszeniom, grupom nieformalnym można naprawdę dużo dobrego zrobić. No właśnie, wspomniał pan o seniorach. W wielu miastach są świetlice skierowane do tej grupy wiekowej, gdzie odbywają się różne zajęcia. Czy według pana w Rybniku brakuje takich miejsc? Takie miejsca zaczynają powstawać. Mamy Radę Seniorów, różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje organizują takie wydarzenia, ale oczywiście nigdy tego nie jest za wiele. Im bliżej seniorów, im bliżej konkretnej dzielnicy, tym lepiej. Tego typu miejsca, gdyby były, gdyby one były też oddane jakby
pod wspólny zarząd lokalnemu stowarzyszeniu, Radzie Dzielnicy, być może Ochotniczej Straży Pożarnej, właśnie zrobić tam siedzibę takiego chóru, dodatkowe miejsce spotkań dla seniorów, miejsce na warsztaty dla dzieci. To są dobre pomysły, które należy realizować i one na pewno będą tą tkankę społeczną właściwie kształtowały. Pod względem tradycji, bo też każda dzielnica ma swoje tradycje, swoje zwyczaje, też swój taki mikroświat lokalny, więc myślę, że warto o to zadbać. No i wybory samorządowe już za kilka dni, można powiedzieć, że jest to ostatnia prosta. Czy to jest taki najbardziej intensywny czas dla pana? No, na jakim etapie jest tak naprawdę cała kampania? No jest to intensywny czas, nie ukrywam. Z racji tego, że jestem otwarty, prowadzę bardzo otwartą kampanię, jednocześnie staram się, żeby to była kampania pozytywna, kampania, w której słucham mieszkańców, konstruuję razem z mieszkańcami swój program, bo te pomysły, te postulaty, które są zawarte w moim programie, one kształtowały się przez ostatnich kilka lat mojej działalności, mojego funkcjonowania, zarówno w Radzie Miasta, jak i w lokalnej społeczności. Teraz dodatkowo częste spotkania, rozmowy z mieszkańcami, taką konwencję spacerów w dzielnicach przyjęliśmy. Spacerów oczywiście kolokwialnie mówiąc, to jest takie spotkania outdoorowe, na których mieszkańcy mówią, co by chcieli, i zawsze jakieś 2-3 punkty dotyczące konkretnej dzielnicy powstają, zostają mi przekazane. Począwszy od tych podstawowych potrzeb mieszkańców, czyli drogi, ład, porządek, utrzymanie zieleni, po jakieś większe właśnie, tak jak tutaj mówimy o tych budynkach, o tej potrzebie z jednej strony oferty dla młodych, z drugiej strony oferty senioralnej, ale też i większe inwestycje w większych dzielnicach się pojawiają, jakieś tężnie, boiska do siatkówki plażowej. No to wszystko oczywiście trzeba zebrać, przyjrzeć się, rozplanować to na lata, zbudżetować. I oczywiście budżet skonstruować, szkielet budżetu skonstruować od podstaw, no bo od tego zacznę. Lipiec, jeżeli zostanę prezydentem, no to czerwiec, lipiec to będzie czas intensywnej pracy, nie będzie w tym roku wakacji, to będzie czas konstruowania budżetu na rok 2025. No i w ten sposób trzeba będzie do tego podejść, łącznie z konstruowaniem budżetu na potrzeby komunikacji, która ja chcę, żeby była bezpłatna i bezbiletowa. Warto też wspomnieć, że pana kandydaturę poparł pan Fritz. Jak do tego doszło? Czy panowie się znają? No, z Romanem, z posłem Romanem Fritzem, posłem Konfederacji, znamy się oczywiście, też wymieniamy się poglądami. Mamy wspólne wartości, te kluczowe wartości, Bóg, honor, ojczyzna. Pomimo drobnych różnic na tym niższym poziomie wartości i postrzegania różnych spraw społecznych, socjalnych, gospodarczych, to nam nie przeszkadza do tego, żeby w tych głównych wartościach mieć spójny pogląd, chociażby pogląd na Zielony Ład, co do którego obydwaj mamy duże wątpliwości. Ja sam osobiście uważam, że ograniczenie samochodów, ograniczenie wolności, wymuszanie różnego rodzaju inwestycji, jeżeli chodzi o domy prywatne, to, co niesie za sobą Zielony Ład, jeżeli chodzi o produkcję żywności, o emisję CO2, te wszystkie opłaty, które zostają narzucane, które będą narzucane, które będą się wiązały z nowymi opłatami, z nowymi podatkami, no to będzie generowało przeogromne koszty. Też wyłączanie części miast, ograniczenie transportu z samochodami określonego wieku. No, to wszystko powoduje, że ta nasza wolność zostaje ograniczona, z drugiej strony narzucane są dodatkowe koszty. Martwię się, że to może skutkować tym, że w znacznej mierze zostanie ograniczona klasa średnia i spowoduje to znacznie większe rozwarstwienie społeczne, o co się martwię. Zresztą pan Roman Fritz też. Dodatkowo to, że jest mi bliskie sercu górnictwo i chciałbym, żeby w naszym mieście ta data 2049 wynikająca z umowy społecznej była dotrzymana. Więc to są takie po to, żeby mieć tą też gwarancję zatrudnienia, gwarancję pracy, ale też i stabilizacji rynku otoczenia biznesowego w Rybniku. No bo
przy każdej kopalni pracuje ileś ludzi w otoczeniu. To są też kolejne osoby, które pracują w firmach usługowych, świadczą usługi na rzecz górnictwa, więc to też jest dla nas kolejne takie dobro, o które należy zadbać i wykorzystać w tym obszarze, w jakim to zostało ustalone. Myślę, że warto też wspomnieć o biogazowni, skoro rozmawiamy już o ekologii, ponieważ w Rybniku taka biogazownia ma powstać. Co pan sądzi na ten temat? Jest to inwestycja dobra, należy ją rozważyć. Nie mamy dużej presji, ponieważ w dzielnicy Kłokocin mamy już nasze składowisko odpadów biodegradowalnych. Tam jest element też biogazowni. Natomiast jak najbardziej biogazownia powinna powstać. Natomiast ona powinna powstawać w porozumieniu być może większej ilości samorządów, jednostek samorządu terytorialnego. Dogadać się należy z innymi miastami, zlokalizować tą biogazownię w takim miejscu, żeby ta odległość tej biogazowni od zabudowań nie była mniejsza niż 1,5 do 2 kilometrów. Nie może być tak, że w środku dzielnicy Niewiadom czy w sąsiedztwie dzielnicy Niedobczyce budujemy ludziom biogazownię, na ostatnim etapie w zasadzie informując mieszkańców, że mamy taki plan. Trochę ten proces konsultacji był prowadzony w sposób niewłaściwy. No, duże protesty, o czym doskonale wiemy, w dzielnicy Niewiadom i wcale się temu nie dziwię. Więc no, nie tak podeszliśmy do tej inwestycji, w jaki sposób powinniśmy podejść. Są pewne problemy, które trzeba po prostu rozwiązać, ale trzeba też przemyśleć lokalizację i być może też skonstruować. Ja jestem zwolennikiem takiej koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. To wcale nie musi miasto ani spółka miejska tej biogazowni budować. Należy skonstruować być może porozumienie pomiędzy sąsiednimi gminami, do tego zaprosić prywatnego inwestora, do tego skonstruować projekt, pozyskując zewnętrzne finansowanie. Znaleźć odpowiednią lokalizację w uzgodnieniu pomiędzy samorządami i wtedy można zacząć konsultować z mieszkańcami i taką inwestycję zrealizować z korzyścią dla wszystkich. No i na koniec myślę, że warto zadać pytanie, czy czuje się pan faworytem w wyborach na prezydenta Rybnika? To mieszkańcy zdecydują. Mam nadzieję, że powierzą mi swoje zaufanie, obdarzą mnie zaufaniem, powierzą mi mandat prezydenta miasta Rybnika, a ja mogę obiecać, że z tego mandatu, z tych moich obietnic się wywiążę i przez najbliższe 5 lat będę robił wszystko, żeby te moje postulaty, a w zasadzie wasze postulaty mieszkańców Rybnika zrealizować z korzyścią dla całego miasta, po to, żeby, tak jak mówię w tym moim haśle, żeby stworzyć Rybnik dobry do życia. Ja ze swojej strony mogę zagwarantować pasję i energię, której mi nie brakuje. Oraz kompetencje i doświadczenie, które posiadam i wiem, jak zarządzać miastem. Tutaj musimy już zakończyć, także bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Moim i państwa gościem był Andrzej Sączek, kandydat na prezydenta Rybnika. Dziękuję państwu za oglądanie i do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.